Zniknięcie córki spowodowało, że uaktywniła się ta ciemna strona komisarza, czyli po prostu wrócił do nałogu, no bo jak każdy jakby rasowy bohater ma podwójną duszę i pewne jakieś tam skazy na charakterze. I tak jest w tym przypadku i zaczyna po prostu pić tego, no ale jakoś tam w wyniku pewnych pozytywnych też wydarzeń postanawia jednak żyć w trzeźwości. Natomiast oczywiście życie, los, przeznaczenie płata mu figla, bo to, że zaczyna, jakby to, że postanawia wrócić na dobrą drogę, to nie znaczy, że to mu się uda. Nie chcę za dużo zdradzać, ale naprawdę zdarzy się coś, co zmieni absolutnie życie mojego bohatera. Postawi go w innym świetle i trochę zmieni jego, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, pozycję w społeczeństwie, w zawodzie. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale naprawdę przemiana będzie tęga, sroga. Troszeczkę do tego nawiązując, oczywiście bez spoilerowania, czy było coś takiego, co pana szczególnie zaskoczyło w tym scenariuszu? Bo dla mnie z perspektywy widza znaki są przede wszystkim atrakcyjne, dlatego, bo one przepięknie mieszają gatunki. Z jednej strony jest tutaj obyczajówka, jest dramat, jest thriller, ale jest też dużo takiej niezamierzonej komedii, która się świetnie sprawdza. Wie pan co, ja w ogóle uważam, że jakby warunkiem sine qua non, takim niezbędnym po prostu do zrobienia dobrego filmu czy dobrego serialu jest... Żeby nie wiem co to było, to poczucie humoru musi być po prostu. I tu na szczęście jakby chemia między twórcami, między aktorami, między reżyserami, scenarzystami, to wszystko się zgodziło. I czułem, że po prostu, krótko mówiąc, mamy wspólne poczucie humoru. Czyli poczucie humoru jest i to jeżeli pan to mówi, jakby człowiek z boku, to bardzo mnie to cieszy. Natomiast co mnie zaskoczyło i zachwyciło też, jakby też ten pierwiastek, może jeszcze nie był za bardzo widoczny w dwóch pierwszych odcinkach, ale ten pierwiastek metafizyczny, okultystyczny wprost. Tutaj się pojawia motyw towarzystwa Vril. To jest bardzo ciekawe. Tak w skrócie powiem, że Vril to jest według niektórych miała być taka kosmiczna, pierwotna energia, którą mieli też między innymi jakoby faszyści używać do tego, żeby budować no, chociażby tajną broń, czy jakieś inne kosmiczne wprost pojazdy. I ten wątek jest bardzo w tym serialu bardzo mocno widoczny. Po prostu w tym serialu mi się wydaje, że absolutnie to jest to, co pan zauważył, krzyżowanie gatunków, że jakby sensacyjna historia jest zrzucona na bardzo mocne tło, jakieś takie mistery, fantazy jakieś takie, a też trochę obyczaju, jest trochę thrillera. No ale myślę, że właśnie to takie czasy trochę są, że ludzie już są znudzeni jednym gatunkiem i uwielbiają jak się to wszystko miesza, no i my właśnie chyba podążamy w tym kierunku. Czego widzowie mogą spodziewać się po drugim sezonie Znaków? Bo to jest na pewno produkcja wymagająca uwagi od widza, co jest bardzo pożądane, bo niestety nie każdy serial może się tym pochwalić. Tak, ja sobie tak oczywiście na własny użytek, wie pan, myślę, że ten serial nie jest skierowany do wszystkich na pewno. Żeby polubić ten serial i wejść w ten świat, trzeba... Nie waham się tego powiedzieć, trzeba pewnego wyrobienia, pewnego smaku. To jest trochę jak z japońską whisky na torfie. Nie wiem, czy pan kiedyś miał okazję pić, ja miałem. Jest to naprawdę bardzo specyficzny smak, ale jeżeli ktoś jest koneserem, to ten smak jest bardzo pożądany. I trochę jest tak z naszym serialem. Na pewno nie jest to serial taki, że oglądam, potem wychodzę do kuchni, robię herbatę, wracam i dalej wiem o co chodzi. Tu wystarczy chwila nieuwagi i po prostu człowiek traci te wszystkie linki, te wszystkie powiązania, tą całą sieć, trochę nie wie o co chodzi. No wtedy oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, może jeszcze raz sobie włączyć kolejny odcinek. Czego mogą się spodziewać? Na pewno świetnych zdjęć Wojtka Todorowa. Uważam, że świetnie sobie poradził Wojtek, zresztą to jest jakby uznany artysta. To, że opowiada w takich pięknych, długich mastershotach całą tą historię, że nie jest to serialowe filmowanie pod tytułem plan i kontrplan. Plus no, niezwykłe światło i urok tych wszystkich miejscówek, w których byliśmy, daje to niesamowity efekt i powoduje, że ten serial idzie w ogóle w stronę po prostu kina, dobrego kina. Na pewno ludzie mogą się spodziewać w tym serialu dobrego aktorstwa, świetnego aktorstwa. Patrząc na aktorów, po prostu widzi się ludzi, a nie aktorów jakby występujących przed kamerą. Po prostu widzi się ludzi.
I jestem bardzo szczęśliwy, że w ogóle w takim świetnym towarzystwie mogłem zagrać. No i oczywiście dużo napięcia i tego, że scenariusz jest tak gęsto utkany, że naprawdę czasami za drugim razem właśnie pewne rzeczy się jest w stanie odczytać po prostu.